Trzeci etap łagodzenia restrykcji został podzielony na dwa terminy wprowadzanych zmian, 18 i 25 maja. Od najbliższego poniedziałku będą czynne zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, restauracje i bary, ale w specjalnym rygorze sanitarnym. W lokalu gastronomicznym na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. Konieczna jest dezynfekcja stolika po każdym kliencie oraz zachowanie 2 metrów odległości między stolikami. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 metr, pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 metra ponad blat stolika. Goście siedzący przy osobnych stolikach muszą zachować 1,5 metra odległości. Kelnerzy i kucharze mają obowiązek noszenia maseczek oraz rękawiczek. Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach. Zachęcamy wręcz do ogródków, do otwierania ogródków tam, gdzie oczywiście kto może, gdzie warunki na to pozwalają, bo na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej tam, gdzie można, to w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne. Także od 18 maja zmienione będą reguły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, transportu publicznego. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące. Teraz będzie to 30% wszystkich miejsc siedzących lub stojących, przypisanych według normy dla danego. Trzeci etap łagodzenia restrykcji dotyczy także sportu i kultury. Od 18 maja wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze dla maksymalnie 14 osób na obiekcie plus 2 trenerów oraz w obiektach zamkniętych, halach i salach sportowych. Liczba osób na obiekcie zamkniętym będzie uzależniona od jego powierzchni. Od 18 maja będzie też możliwość korzystania z kin plenerowych, w tym samochodowych, wznowienia prac na planach filmowych oraz indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych. To jest wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, przygotowują się do różnych konkursów w przyszłości. Też artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby. Filmowcom, którzy z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów. Dystansowanie się społeczne, utrzymywanie reżimu sanitarnego, tak jak w poszczególnych sektorach, na przykład maseczki czy przyłbice w salonach kosmetycznych czy fryzjerów, czy też właśnie maseczki czy rękawiczki w gastronomii oraz odległość między siedzącymi przy stolikach ludźmi. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową, schroniska młodzieżowe, świetlice środowiskowe. Od 25 maja będzie możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych, od 1 do 3 klasy. Będzie to opieka z elementami zajęć edukacyjnych, ale jak mówił premier, decyzja o powrocie dziecka do szkoły będzie zależała wyłącznie od rodziców. Dla tych z Państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu, jest tutaj wolność, jest dowolność, ale także prosimy samorządowców, prosimy dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla z kolei tych osób, które muszą wrócić do pracy, nie mają już z kim absolutnie zostawić swojej pociechy swojego dziecka. Także od 25 maja uczniowie 8 klas szkół podstawowych i maturzyści mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami w szkołach. Od 1 czerwca takie konsultacje będą umożliwione wszystkim uczniom. Od 17 maja dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego. Nie wszystko jednak da się przekazać w formie zdalnej na odległość. Dotyczy to zwłaszcza zajęć praktycznych. Stąd staramy się stopniowo umożliwiać także przejście do zajęć praktycznych. Od najbliższej niedzieli 17 maja podczas mszy świętej lub nabożeństwa na jednego uczestnika musi przypadać 10 metrów kwadratowych, a nie jak dotychczas 15. Inne restrykcje społeczne wciąż pozostają w mocy. Nadal będzie obowiązywało zachowanie 2-metrowej odległości od innych osób w przestrzeni publicznej, obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 12 czerwca. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.